Ale jak ja bym walczył i bym zobaczył taki kurs na mnie, kurwa, to bym jeszcze podwójnie bym rozpierdolił. No. W końcu uwierzył, że nie istnieje motywacja, po prostu trzeba zapierdalać. A jak wygramy to 10 tysięcy, to przelewamy to na naszą aktualną zbiórkę, którą zbieramy, czyli pomagamy Kubusiowi. Pij białko. Będziesz większy. Cześć YouTube, jak leci? Ekipa WK z tej strony. Dzisiaj pobawimy się w typowanie walk na Fame MMA. Robiliśmy to ostatnio, zobaczymy jak pójdzie nam tym razem. No i dzisiaj pobawimy się w hazardzistów. Nie mamy takiej natury, dlatego stawka nie będzie ogromna. Postanowiliśmy sobie tutaj za kulisami, że zagramy o 100 zł. Także będzie to zabawa i dodatkowy dreszczyk emocji. I lecimy po kolei z walkami. Razem wspólnie będziemy decydować, na kogo stawiamy. Czyli żeby obstawić pieniądze, musimy przegłosować dany typ. Tak jak to robimy w firmie. Dokładnie. Także drodzy widzowie, zawsze w firmie pracujemy tak, że głosujemy nad każdym projektem i głos trzech osób zwykle decyduje. Pierwsza walka. Kamil Stępiński, Casti kontra Krystian Brzeziński, Youngman. Jak to wygląda? 1,45 na Youngmana, 2,55 na Castiego. Youngman jest faworytem. Po zdjęciu też stawiam na Youngmana. Ja widziałem konferencję, widziałem, że Youngman jest bardzo pewny siebie, Casti jest mniejszy, więc też bym stawiał na Youngmana, mimo że bardzo dobrze ich nie znam. Podpowiada mi serce Youngman. Jestem za Youngmanem, bo zawsze byliśmy w jednej grupie hip-hopowej i często sobie komentowaliśmy wrzucane piosenki. Czyli zaznaczam tak? Youngman. Postawiliśmy na faworyta. No i tak przegłosowaliście mnie, ja serio nie mam pojęcia. Dobra, głosuję tak jak wy, wiecie? Nie mam, może się pokażę. Czyli 4-0. Jest taki raper w USA, Youngman Never Broke Again. Oby było i tak tym razem. Walka numer 2. Filip Marcinek Filipek kontra Łukasz Imiełowski Tomb. Filipek jest faworytem, 1,5 stawka, a na Tomba 2,4. Spora przewaga. Sprawdźmy jak to wygląda od strony warunków. 16 cm na korzyść Tomba, 1,96 m kontra 1,70 m Filipek. Waga też 90 kg Tomb, wow. Filipek 78. Wow. Tomb jest debiutantem, wow. Filipek ma jedną przegraną walkę. Jak to się stało, Filipek że jest Filipek faworytem. Jest faworytem? Jak to się stało? No. Ja mam właśnie takie pytanie, czy to bukmacher ustala te kursy, czy ludzie po prostu, chyba może to być tak, że bardzo dużo ludzi na Filipka stawia i dlatego ten kurs taki jest. Może jest popularniejszy, po nie warunkach wiem, ma większy, fizycznych. Większy fanbase. Może ludzie bardziej go lubią, no. Ale nie, no tutaj ja zdecydowanie ja bym na Tomba postawił i tu jest dobra stawka na to. Ja bym zaryzykował, no warunki fizyczne. Ja jestem za Tombem. Nagrał kiedyś Skyrino, ode mnie wieczny props za to. Chyba jedyny raper w Polsce, który to zrobił z legendą amerykańskiego rapu. Saker czaisz 26 cm? No czaisz, mam podobnie. 18 masz. 26. Nie skumałeś. Dobra, kolejna walka. Walka numer 3. Marcin Makowski, Makowski kontra Patryk Woziński. Kizo. O kurde, ciężko mi. I tutaj warunki fizyczne ciekawi mnie. 1,87 m, to będzie Kizo, 7 cm wyższy, 100 kg waga, no podobnie, Marcin 96 kg. No czyli warunki na korzyść Kizo. Obaj debiutanci. A Makowski na żyle, wiesz, nawet na żywo widzieli. Tak, w dobrej formie. Jest taki więc. To będzie walka na sorożców. Jak trochę jak strongmani zawalczyli. Nie mógł się doczekać. No. Ale wiecie co? Nie wiem ile ma największa lat. Dysproporcja jest w stawkach. Tak? Ile jest? Jak postawicie na Makowskiego, macie 3,6 za każdą złotówkę. Makowski jest underdogiem w full. Nie wiem ile ma Marcin Makowski lat, ale tak jak go zobaczyłem na żywo, to wokół niego opiewała taka aura tej niewyjaśnionej dojrzałej siły. Tej dojrzałej, nie? Jest. Takie wrażenie. Pamiętam, miałem taką sytuację właśnie, że mojemu koledze by na podwórku jednym napluł taki starszy do czapki i my mieliśmy po 10 lat, on miał 15 i wyszedł ojciec mojego kolegi i pamiętam do dziś te takie ojcowskie, te takie szarpnięcie, kurwa, myślę, że zaczął rurę tak klepać, to robiło na mnie wrażenie, nie?
Został przegłosowany Jamagowski. Nie polecamy hazardu, ale jak już się bawimy, to się cieszymy, że mamy takie stawki, nie? Makowski. 3 i 6. Kolejna fajna stawka nam się trafiła. Ale jak ja bym walczył i bym zobaczył taki kurs na mnie, kurwa, to bym jeszcze podwójnie bym rozpierdolił. No. Kolejna walka. Dawid Ambroziak Ambro kontra Kasiusz Życiński Don Casio. No co, no warunki zdecydowanie na korzyść Casio, 1,89 m kontra 1,74 m i 89 kg kontra 78 kg. I uwaga, biją się na zasadach K1. Bez parteru. No to Casio, bo chciałem powiedzieć, że Ambro jest wariat, nie? Ale z parterem mogłoby być różnie. Jak muszą stać, to no to Casio jest smokiem. Ambro, wiesz, jest taki... Że no, trudno, wariant. Że tak mocno stąpa, nie? Wariant. Trudno jest go, ale no właśnie ogólnie nie ma teraz parteru. Sporo masy ma. Ja stawiam na Casio. Muszę wam powiedzieć, że on był bardzo dobrym amatorskim bokserem. Mm. Także to jest mega. No też jestem za Casio. Już nie chcę tego dalej analizować. Bo szkoda, że nie ma tego obalenia, bo gdzieś tam no, wierzę, że wiesz. Gdyby był parter... Ale nie, bez parteru to jest, wiesz... To zostanę przegłosowany, nie mam głosu tutaj, no. Nie wiem, serio. No dobra. Ja się wstrzymuję tutaj od głosu. Kolejna walka. Adrian Polański Polak kontra Amadeusz Roślik Ferrari. Tylko 3 cm różnicy, 1,75 m do 1,78 m na korzyść Amadeusza Feriego. Tak mówi, tak się odmienia chyba czy Ferrariego? Nie, dobra. Zostańmy przy twoim. I ważą 74 kg. No, ostatnia walka przegrana Adrian u Polaka Polak i przegrana u Feriego. Czy Adrian Polak wyśle... U Polego chyba się odmienia. Słucham? U Polego chyba się odmienia. Czy Adrian Polak wyśle Amadeusza na ferie? Po tej walce? Albo na pole. Letnie ferie. Albo ferie, ferie na pole. Dobra, możecie już... zdjąć wasze dłonie z kutasów waszych i dobry. Zajmiemy się no, walką. Masz rację, to będzie ferry. No i wytrzyjcie usta jeszcze. Jak najbardziej ferry. 2,05 na Adriana, a 1,7 na Amadeusza. Mm-hmm. Amadeusz jest trochę faworytem. No jest to walka, która będzie, wydaje mi się, najbardziej agresywna. Bo oni tam rzeczywiście widać, że mają konflikt prawdziwy. Tak, taki troszkę chaos, ale ogarnięty chaos. Nie wierzę, że mnie tutaj udawali. To ja od razu mówię, że na Polaka stawiam. No wariat jest w chujce. Ja wiem, że on nie polegnie, nie? Nie polegnie, no nie ma chuja. Ale czy wygra? Ja jestem za Ferrari. Oni też mają psychikę, nie? Tak. To podsumujmy, ja jestem za Ferrari. Ja za Adrianem Polakiem, ze względu na to, że na pewno miał dobry obóz przygotowawczy i widzę u Amadeusza, mimo że ja wiem, że on chce poprawić to, ale podpala się jednak w walce. I mi się wydaje, że tu jest szansa dla Adriana, że będzie bardziej z zimną krwią prowadził walkę. Mhm. Taki ma charakter, tak mi się wydaje. To na kogo stawiamy ostatecznie? Adrian. Adrian Polak. No i super. Dobra, kolejne zestawienie. Jakub Flas, Kubańczyk kontra Michał Baron, Boxdel. 1,5 na Boxdela jest faworytem. Hej. Warunki. 1,81 m, 87 kg Jakub Flas i Boxdel 1,84 m, 95 kg. Czyli warunki fizyczne na korzyść Boxdela. I ja stawiam na Boxdela, bo... Rzadko widuje się osoby przy jego masie, teraz trochę schudł, ale jak ważył jeszcze powyżej 100, to naprawdę porusza się jak osoba, która nie waży 100 kg. Dzik po prostu, dzik no. Jest wiesz, taki niby kurwa zmasowany, ale co pierdolą. No jest taki wiesz, że dobrze tańczy, jest giętki, szpagat no. Robi prawie. Znowu, tak jak jest ta niewyjaśniona ojcowska siła, tak samo też trafiają się czasami takie osoby z puli genetycznej, że poruszają się nieadekwatnie do... No. Jak Zion Williams. Jak Zion Williams, jak nasz kolega Adrian Zaręba. Pozdro wariacie. Ale no, hustler straszny na boisku. Myślisz, że nie musisz biegać w obronie i nagle on jest 3 kroki za tobą, no. Nie? Zaręba. No. I tu może być podobnie. No i co, także... kilka dni temu Boxdel u nas był i na magazynie tam mierzyliśmy koszulki. No to Bary ma już takie trochę przetyrane, łapa siedzi. Ja myślę, że on no... Na pewno nie zlekceważył przeciwnika, widać, że formę ma bardzo dobrą. Mhm. To ja stawiam na Boxego, tak to się odmienia? Boxdeliego chyba. No, za dużo ludzie nie wygrają, ale
Na Boxdela no, też bym postawił. Mi się jeszcze wydaje, że on jest, bo on jest analitykiem dobrym poza oktagonem i tak samo jest dobrze przygotowany, myślę, do walki od strony strategii. Ochroniarz ma doświadczenie w stójkowych sportach, z tego co dobrze kojarzę. Więc dla Boxdela jest takim dzikiem, jeszcze jest cięższy. Jak dla Boxdela wejście w parter byłoby, myślę, idealną taktyką. No ja tam widziałem wywiad, to Boxdel mówił, że będzie chciał w parter wejść. Co-main event. Adrian, Salamon, Meduza kontra Piotr Knaziu. Warunki fizyczne. Waga ta sama, 85 kg. Natomiast Meduza 85 waży. Zjechał do 85. Natomiast wzrost... Kurwa, tronie. Wzrost 1,87 m. Na korzyść Meduzy 178 cm u Knasia. O, Meduza, wpadaj, maksy sprawdzimy. Kurde, myślę, że będzie fajnie. W końcu uwierzył, że nie istnieje motywacja, po prostu trzeba zapierdalać. No, zaczął regularnie trenować. Za nas i dlatego jestem za nim. Od razu powiem, że za Meduzą. No. Tak, no ja też jestem za Meduzą. Kurczę, on jest pewny siebie. Po prostu, a widziałem troszeczkę tam ujęć z konferencji, wiadomo, że to jest tam zabawa, ale jakieś tam wnioski zawsze wyciągasz sobie co do danej osoby i ja tak to staram sobie to przełożyć na oktagon i nie mam nic do Piotra, ale no brakuje takiej pewności siebie i Meduza wydaje mi się, że w tym zestawieniu ma to The Eye of the Tiger. Niby Meduza ma oko tygrysa i serce dzika. Main event. Marta Linkiewicz, Linki Master, kontra Aniela Bogusz, Lil Masti. Ktoś chce pierwszy się wypowiedzieć? Może powiesz jak stawka? 2,85 na Linki Master, 1,38 na Lil Masti. Wzrost ten sam, 1,70 m, natomiast Lil Masti lżejsza, bo 59 kg kontra 75 kg Linki Master. No co, z Anielą znamy się od kiedy jeszcze startowała w kulturystyce. Dokładniej w bikini, także i sercem, i jej doświadczeniem, warunkami fizycznymi może nie, ale myślę, że tu nie będzie to miało aż takiego znaczenia, jestem za nią. Ja uważam, że właśnie Linki może wjechać jak czołg w tą walkę i możemy się zaskoczyć i to byłoby ogromne właśnie takie zaskoczenie, ponieważ Aniela jest dużo lżejsza i jest szczupła i może jakiś cios bardzo odczuć, jakiś chaotyczny, mocny cios może tam wejść. Kurczę, nawet może nie chaotyczny, bo wiem, że Linki Master się bardzo przygotowuje. Zaryzykowałbym kurde na Linki Master, bo widziałem konferencję i mówiła, że tak? Dwa treningi dziennie. I w ogóle, no i jak po prostu ten jakiś cios wejdzie, to ta masa 75 kg no, może zrobić swoje. No to jest bardzo ciężkie, bo tak jak mówił Saker, no znamy Anielę z branży i ona jest sportowcem od urodzenia. No i ona jest narwana i ma ten instynkt, ona no, chce, ona dąży no. za wszelką cenę do czegoś. I teraz tak, mamy Linki Master, 75 kg kontra 59, to jest olbrzymia no, różnica. Kurde, u kobiet też 16 tak. kg. I o ile Linki Master nie jest na tyle tak doświadczona w sporcie jak Lil Masti, ale jest jedna rzecz, którą zauważyłem. Nie wiem, czy wy też to podzielicie u Linki Master, że ona nie myśli o konsekwencjach. Co się bardzo przydaje w walce i ona po prostu z czystą głową, bo nie myśli o konsekwencjach, wjedzie i coś może przez przypadek tam wpaść. Biorę to pod uwagę. No właśnie, też powiedziałem przez przypadek, ale pamiętaj, że ona od paru miesięcy dwa treningi dziennie to znaczy, ma, więc źle, nie musi źle to być powiedziałem. Taki przypadek. Nie? Tak, nie musi to być przypadek, ale z racji tego, że no, my pamiętamy Anielę jeszcze z kanału Feed the Vengeance, to ja jestem za Lil Masti. Tutaj, po fitnessiarsku. Ja też podobnie po fitnessiarsku. No, wierzę w tą kondycję, którą ma wypracowaną, ale i tak obstawiam, że ta walka potrwa 30 sekund, że załączy się taka wścieklizna kobieca i kurwa, że zaskoczy wszystkich dosłownie. Jak na koszu wczoraj, nie? Że niby Linki Master, wiesz, wiedzie jak czołg, ale jej się to nie uda, no i Aniela, kurwa, zbombarduje ją. Jest ta szybkość ciosów, tam widziałem jakieś urywki z treningów, ale wiesz, nie jest to chaotyczne walenie jakichś tam cepów czy coś, tylko że te ciosy są techniczne naprawdę. Ale obydwie są mocne psychicznie. Tak do
No, tak, obie taki zadziorny charakter mają. Do walki. Zaznaczam Lil Masti. No. Tak. A tak osobiście jestem bardzo ciekawy, czy tutaj nie będzie niespodzianki. No to zobaczymy na gali. Czekamy na gali. Dobra, to tutaj widzicie podsumowanie naszej karty, co obstawiliśmy. Ile możemy wygrać? Słuchajcie, jednak odezwała się ta nutka hazardzista, ale uważam, że nadal jest to jednak zabawa. Postanowiliśmy postawić 129 zł i 50 groszy, żebyśmy mogli wygrać równe 10 tysięcy. A jak wygramy to 10 tysięcy, to przelewamy to na naszą aktualną zbiórkę, którą zbieramy, czyli pomagamy Kubusiowi. Link jest w opisie filmu na dole, zachęcamy do pomocy. Razem z się gra się ma. Tworzymy inicjatywę i aktualnie na to zbieramy. No i oczywiście kończymy ten odcineczek i jest to odcinek pay per view, czyli musisz zostawić łapkę w górę. Potem przyjdzie do ciebie mail z linkiem do subskrypcji. Klikasz subskrybuj, otwiera ci się strona, taki pop-up i do wygrania jest darmowy iPhone 10 do odebrania. A jeszcze na koniec powiemy, że mimo, że nawet jak nie wygramy 10 tysięcy, to wtedy lecimy w miasto i pompujemy z ludźmi, aż wypompujemy te 10 tysięcy. Będzie kolejny odcinek w centrum. Jeszcze apel do YouTube'a. Czy można zrobić tak, że u nas się przypina łapy, zamiast daje ją w górę? Tak, żeby tam po prostu był biceps, który się robi większy, jak się kliknie. Albo łokieć. Jak ktoś z YouTube'a to ogląda, dajcie znać. Łokieć albo biceps.